spotkaniu sekcji emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego Warszawa, Mokotów, Ursynów, Wilanów. Pierwsza część naszego spotkania to, zgodnie z tradycją, część artystyczna. W drugiej części pani przewodnicząca Irmina przekaże nam wszystkie sprawy bieżące. Dzisiaj, proszę państwa, gościmy chór La Musica z Domu Kultury Warszawa Śródmieście z ulicy Smolnej 9. Dyryguje pani Barbara Wasilewska, akompaniuje pani Joanna Gonera. Witam. Proszę państwa, co o koncercie? Listopad jest miesiącem spotkań rodzinnych, wspomnień, przemyśleń patriotycznych, nostalgii i myślę, że takim tematem poświęcone jest dzisiejsze spotkanie. Za chwilę oddam głos tu jednej z pań, która by chciała troszeczkę opowiedzieć o chórze. I życzę miłego odbioru i państwa proszę, żebyście się państwo czuli jak u siebie w domu u nas z nami. Jest nam bardzo miło i zapraszam do wysłuchania koncertu. Dzień dobry państwu, witamy serdecznie wszystkich. Chciałam troszeczkę powiedzieć o naszym chórze. Chór nasz powstał w 2008 roku z akcji Warszawa Przyjazna Seniorom. To była taka akcja w Warszawie Śródmieście. Od 2010 roku chór nasz już jest na stałe w Domu Kultury i przez ten okres, prawie pięcioletni, bo niedługo będzie jubileusz pięciu lat, jak jesteśmy razem, byliśmy laureatami wielu nagród w różnych konkursach i na festiwalach i nawet zdobyliśmy drugie miejsce na konkursie Kolędowe Serce Mazowsza, czyli w całym województwie mazowieckim drugie miejsce za kolędy zdobyliśmy wśród młodzieży, więc... Dzisiejszy koncert zatytułowany Pieśń Niepodległa jest z okazji 94. rocznicy uzyskania niepodległości Polski. W te pamiętne dni listopadowe 1918 roku, gdy rozpadła się władza niemieckich, austriackich i rosyjskich okupantów, w jednej z ówczesnych polskich gazet pisano: nam wszystkim, którzy widzieliśmy Warszawę najpierw pod panowaniem rosyjskim, a potem niemieckim, trudno się po prostu oswoić z wyglądem dworca wileńskiego, nad którym powiewa dumnie polski sztandar, przy którym straż dzierżą żołnierze polscy. Po 123 latach niewoli zaborczej wielu Polakom wydawać się to mogło czymś niezwykłym i nierzeczywistym. A jednak polskie odradzało się naprawdę. 10 listopada 1918 roku Józef Piłsudski po rocznym pobycie w twierdzy magdeburskiej przybył do Warszawy. Tego samego dnia przystąpiono do rozbrajania żołnierzy niemieckich. Nazajutrz, 11 listopada 1918 roku przekazano Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem i powierzono misję utworzenia rządu narodowego. Utwory Warczą karabiny, pierwsza brygada. Dyryguje Barbara Wasilewska, akompaniuje Joanna Gonera. Ruszam w pole, a z nim chłopcy na...
Tak, właśnie to będzie nam dużo tekstów. Dziękujemy za zrozumienie. Thank you.
koniec, a kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Jak długo w sercach naszych, tak i kraj. Thank you.
szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Ojczyzna na drogę. Zapraszamy do wspólnego śpiewania.